się tak spotykamy. Miłość ma o nas dom. Zróbmy miłości tej miejsce w gospodach naszych serc. Plejada gwiazd w Rybniku. Na terenie kampusu odbył się wyjątkowy koncert Polskie Betlejem. Najpiękniejsze kolędy zaśpiewali m.in. Marek Piekarczyk czy Magda Anioł. To jest program Przystanek Kultura. Kinga Jamioła, zapraszam. Rękę Boże, Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą mi, wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jest to bardzo dokładnie i świetnie przygotowane artystycznie i technicznie. To są dobrani muzycy od dawna. To ludzie się zbierali przez jakiś czas. To tam było po prostu poszukiwania i myślenie o tym, kto by to mógł wykonać w tym roku. A ponieważ zaczęliśmy w Trzech Króli, odwrotnie niż kiedyś, kiedyś to było Betlejem po prostu, no to więcej jest Trzech Króli. To bardziej jest powitanie Trzech Króli. Ja jestem jednym z króli. Na przykład jestem jednym z królów, Baltazarem, bo śpiewam pieśń Baltazara. Tylko ten Baltazar jest teraz polski. Dłoń jest ciemnięty pan. Teraz jest czas. Żebyśmy te wszystkie mury, które nas dzielą, rozbili, abyśmy prawdziwie mogli być razem, bo tego nam dzisiaj bardzo potrzeba w Polsce, jedności, tego, żebyśmy mogli pogadać, jak śpiewamy w kolędzie dla brata, teraz jest czas, żeby pogadać. To jest niezwykle istotne, abyśmy umieli ze sobą rozmawiać. Dziecię prześladuje, wieść okropna, wieść to smutna, heros bliski wnuje. Nic monarchów nie odstrasza, bo Betlejem wieszą. Gwiazda zawsze im ogłasza, nadzieją się cieszą. Z jednej strony przepiękne polskie kolędy, a z drugiej strony napisane specjalnie na te okazje utwory, które tak naprawdę wzywają nas do tego, żebyśmy te wszystkie mury, które nas dzielą, rozbili, abyśmy prawdziwie mogli być razem, bo tego nam dzisiaj bardzo potrzeba w Polsce, jedności, tego, żebyśmy mogli pogadać, jak śpiewamy w kolędzie dla brata, teraz jest czas, żeby pogadać. Żeby w tym naszym polskim Betlejem ogrzał swe głowie ciemnięty Pan. No ja miałem przyjemność właśnie dopisać część, jakby taką rapową, właśnie zrobiono mi miejsce w Mędrcach Świata na przykład. I to jest takie trochę inne podejście, że faktycznie korzystam gdzieś ze swojego tekstu. I dzięki temu mogłem wnieść jakiegoś swojego ducha do tego projektu, co mnie bardzo cieszy. Ciebie, tam ci w niebie służyły, służyły. Prześliczne anioły, a tu leżysz sam jeden, sam jeden. Jako palec goły. Śpiewajcie i grajcie mu. Księżniczka na ziarnku grochu zostanie wystawiona przez Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Ah!
królowa. Pomyślała. Ach, wcale oka nie zmrużyła, ta noc okropna była. Ach, wcale oka nie zmrużyła, ta noc okropna była. Wspaniałe premiery szykują się w Włodzisławskim Centrum Kultury w lutym. Swoje premiery będą miały spektakle Teatru Szydło i Teatru Tańca Memento. Pani Doroto, za pasem luty, a w Włodzisławskim Centrum Kultury to miesiąc, w którym dwa premierowe spektakle, jeden bardziej teatralny, drugi bardziej taneczny. Może zacznijmy od tego tanecznego. Teatr Memento, co przyszykował? Tak, Teatr Tańca Memento przyszykował naprawdę niezwykłe widowisko, widowisko taneczne, teatralne. Nosi taki przewrotny tytuł Zwierzciadło. I traktuje o takim temacie natury człowieka. Aktorzy zastanawiają się w tej sztuce nad tym, na ile w nas jest człowieczeństwa, a na ile w nas jest tego pierwiastka zwierzęcego. Czy to dobrze, czy źle, kiedy która natura bierze górę. Przepiękne widowisko, gwarantuję, ponieważ aktorzy występują w niezwykłych kostiumach, połączonych z body paintingiem. Także będzie to na pewno malownicze, bardzo widowiskowe show z fantastyczną muzyką, a za reżyserię tego spektaklu odpowiada Małgorzata Karwot. Serdecznie zapraszam. A wiadomo, że jak coś, za coś odpowiada pani Małgorzata Karwot, to to jest wtedy na najwyższym poziomie. Takiego show chyba w takim stylu, w takim wydaniu tutaj jeszcze nie było. W Włodzisławskim Centrum na pewno nie. Nie powiedziałam jeszcze o dacie, bo spektakl odbędzie się 12 lutego o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. Teatr Szydło, on również, zawsze jak ktoś przygotuje, to jest taka sztuka przez wielkie S, tak będzie i tym razem. Co przygotowaliście? Mówię, co przygotowaliście, bo pani przecież szefuje temu teatrowi. Tak, tutaj akurat trudno mi zdobyć się na obiektywizm, ponieważ faktycznie jestem instruktorem, reżyserem tego teatru. Spektakl nazwałyśmy Cel Pal. Mówię nazwałyśmy, bo grają w nim tylko młode kobiety. Tak się akurat wydarzyło, że w tym sezonie skład mojego teatru jest całkowicie żeński. Początkowo próbowaliśmy znaleźć mężczyzny. To się w tym roku nie udało i stwierdziłyśmy, że przekujemy to w dobrą monetę. Spektakl o młodych kobietach, które poszukują swojej drogi życiowej. Macierzyństwo, kariera, studia, marzenia, wykształcenie, podróże. Jaką drogę wybrać? Która jest dla mnie jako dla młodej kobiety właściwa? Te pytania niejednokrotnie przysparzają wielu stresujących chwil młodym dziewczynom. I o tym właśnie opowiadamy. Trochę o presji, o poszukiwaniu drogi, o zdobywaniu marzeń i o celach. Cel Pal, 6 lutego, godzina 16. Bardzo gorąco zapraszam, no będę szczęśliwa, jak zobaczymy widzów na widowni, no bo już naprawdę bardzo długo na to czekamy. Polski James Bond, śląski Hans Klotz, Mikołaj Beliung. Teatr Śląski w Katowicach zaprasza na spektakl w reżyserii Bartłomieja Błaszczyńskiego. Spektakle 6 i 7 dnia lutego oraz 29 i 30 marca. To jest Mariacka? No i piłem po palince, ale nie jednej. To nie jest Hungary. Nie, nie, tutaj było wejścia. Biuro podróży Orbis, którego byłem dyrektorem. Czy tutaj... Poczekaj. Czy tutaj było kiedyś biuro podróży Orbis? Nie pamiętam. Jedziemy na Stadion Śląski.
A tam nie śledzi nas coś? Czemu tak blisko tam ktoś jedzie? Ale to jest taki malutki się wydaje, ten stadion. Jakiś wydałoby się taki wielki. Wiedzą panie może, kto był pierwszym dyrektorem tego stadionu? Nie, niestety nie wiemy. A, to... A w internecie nie ma? Będzie na pewno. W czym? W internecie na pewno będzie. Ale pierwszym dyrektorem tego stadionu był Mikołaj Beliung, proszę pana. Dzięki za kompanię, ale to chyba nie dla mnie to. Gdzie jest mój grób? Dobra, już wystarczy, dosyć wszystkiego. Ja się tutaj... Dajcie mi spokój! Karnawał w pełni, dlatego z propozycją przychodzi Opera Śląska. Dziś i jutro fantastyczny koncert operetki Czar. Kochani, zastanawialiście się nad planami na najbliższy weekend? Karnawałowy zegar nieubłagalnie odlicza godziny. Więc pora pomyśleć o przyjemnościach. W przedpokoju w gotowości czekają już ciepłe kapcie, tak? Z największą przyjemnością urozmaicimy ci wieczór. Kochani, po raz kolejny macie problem, gdzie zabrać najwspanialszą osobę na randkę? Służymy pomocą. A może zbliżają się urodziny najbliższego członka rodziny? Jesteśmy na wyciągnięcie ręki, niczym najlepsze pogotowie prezentowe. Kochani, zapraszamy na koncert Operetki Czar 21 i 22 stycznia. Które odbędą się w sali koncertowej imienia Adama Didura. Gorąco zapraszamy! Teatr Ziemi Rybnickiej po raz ostatni tej zimy wystawi opowieść wigilijną. Spektakl zaplanowano na 30 stycznia. Dzień dobry, witam was serdecznie, to znowu ja, wasz ukochany Hanusz. Ta-da! Jestem w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a ze mną bohaterowie opowieści wigilijnej. Słuchajcie, jak tam było na premierze? Opowiadajcie, bo ja się strasznie ciekawię. O, było dużo emocji. Tak? Bardzo dużo emocji. Tak? No, ja się tak stresowałem, że masakra. Tak, a pomyliliście tekst? Oficjalnie nie. Aha, a nie, to na przykład kostiumy pomyliliście? Nie. Nie, czy nic takiego spektakularnego się nie działo? Nie, wszystko poszło chyba dobrze. No dobrze, Magdo, powiedz mi, zagrałaś kilka ról, bo grałaś i siostrę Timiego, i ducha, i jedną z kwestujących. W której roli czułaś się najlepiej? W każdej czułam się jakoś dobrze. Nie było tak, że w której się czułam źle, ale chyba, żeby nie powiedzieć źle, z Timi się czułam najlepiej. No, ja też się zawsze z Timim się czuję najlepiej, bo Timi wie, gdzie są schowane cukierki. Timi, a ty mi powiedz, bo słyszałem, że twój występ okazał się wielkim sukcesem, masz mnóstwo fanek, rozdajesz autografy, buziaczki i inne takie. No, tyle zdjęć, ile chcieli ze mną zrobić w czasie premiery, to była masakra. I w ogóle tyle dziewcząt teraz jest zainteresowanych, a w ogóle to byłem 2 razy w telewizji. O, powiedz, a propos tych dziewcząt? Masz teraz dziewczynę? Nie. Jeszcze nie. Także, słuchajcie, to byłem ja, Hanusz, Magda i Timi, który ciągle jest wolny. Tak, dziewczyny, słuchajcie, tak. Także co? Widzimy się w przyszłym roku na opowieści wigilijnej. Do zobaczenia. Tutaj kończymy ten przystanek Kultura. Kolejny za tydzień bez zmian. Premiera w piątek o 16:50. Do zobaczenia.